to, co się zadziało na przestrzeni ostatnich lat, bo to trochę tak, żeby set up the scene. Kompletnie zmieniło nam się podejście do sekwencjonowania ludzkiego genomu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dawno temu były takie ogłoszenia, że już mamy 5%, 10% i to czas, te komputery były wielkości trzech domów, żeby syntetyzować genom, żeby policzyć to wszystko i nagle się zmieniło. I nagle się zmieniło kompletnie, bo weszły nowe maszyny, które pozwoliły na dynamiczne sekwencjonowanie na przestrzeni w zasadzie dni całego ludzkiego genomu, a jednocześnie cena spadła dramatycznie w dół. Bo jak widzicie Państwo, tutaj to jest liczba danych, którą uzyskujemy w trakcie sekwencjonowania, liczona już w gigabajtach par zasad, a tutaj jest cena. I cena to jest na poziomie, w tej chwili, żeby syntetyzować cały genom, to jest na poziomie kilku tysięcy dolarów. Więc w zasadzie, jeżeli ktoś z nas ma taki kaprys, to może sobie cały swój genom syntetyzować. Inna rzecz, co potem z tym zrobić? Tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy. Co się stało? To jest dawno, dawno temu opublikowany kancer z początku lat 2000, pokazujący coś, co się nazywa circosplate. Ja do tego jeszcze będę wracał. To jest sposób prezentacji danych, no bo co z tego, że mamy 10 gigabajtów danych? Ktoś jeszcze musi to obrobić. Ktoś jeszcze musi to przeanalizować i przeanalizować w sposób taki, żeby to zrozumieć. I to właśnie dzięki temu powstały te tak zwane circosplate, zresztą wykorzystywane, i to jest ten numer Nature tutaj, który pokazuje, wykorzystywane między innymi na przykład do badania genomu dinozaurów i do wykorzystywania tej technologii circos, żeby patrzeć się, jak należy uzupełnić brak wiedzy odnośnie genomu, żeby stworzyć prawidłowy genom dinozaura, no i żeby stworzyć nowy Jurassic Park. Proszę Państwa, no dobrze. Wszyscy wiemy o tym, że jeżeli chodzi o raka stercza, to nasze metody diagnostyczne są mocno niedoskonałe. A cały czas przychodzą pacjenci, którzy mówią, że ach, ja mam PSA w granicach normy, cały czas mamy testy PSA oferowane przez niektóre laboratoria, gdzie mi się scyzoryk w kieszeni niestety, że powiem kolokwialnie, otwiera, PSA w granicach normy. Nie ma czegoś takiego jak norma PSA, wszyscy o tym wiemy i to jest niestety bardzo mocne fałszowanie rzeczywistości i balansowanie, nie boję się tego powiedzieć, na pograniczu prawa. A zdarzają się nawet przez niektóre gabinety oferowane testy właśnie takie PSA w normie, PSA powyżej normy. No to już jest kompletny skandal. A no prawda jest taka, że jakkolwiek nie byłby niski punkt odcięcia PSA, to zawsze będą istniały niewykrywalne, agresywne nowotwory. A to są te nowotwory, które my chcemy poznać, bo w rakach właśnie high grade mamy do czynienia z najwyższą śmiertelnością. Jaka jest dokładność biopsji, jaka jest dokładność trusu? Ja będę cały czas wracał do tych krzywych ROC, które pokazują nam, jak wygląda idealny test diagnostyczny. Idealny test diagnostyczny, proszę Państwa, to byłby taki test, który by szedł tutaj po tych liniach, tworząc kąt prosty. To byłby wtedy test, który ma stuprocentową czułość, stuprocentową swoistość. Ale popatrzcie się, co tutaj się dzieje. To jest klasyczna biopsja 12-korowa, a 91% uzyskuje biopsja template'owa. No tylko cena biopsji template'owej, inwazyjność biopsji template'owej, powikłania biopsji template'owej są takie, że nie jest to test, który jest możliwy do masywnego screeningu i masywnego szukania agresywnych nowotworów u naszych pacjentów. No, czy biopsja jest wiarygodna? To nie muszę Państwu pokazywać i udowadniać, że ten procent zbieżności w wyniku z biopsji z wynikiem z prostatektomii radykalnej no, w najlepszym wypadku sięga 50 kilku, 60 kilku procent. Natomiast generalnie rzecz biorąc te wyniki są mocno rozbieżne.
No a na dodatek Piotr się uśmiecha, bo to on znalazł Dobroński tą prezentację parę lat temu, która muszę powiedzieć, że wbiła mnie bardzo mocno w zdumienie, no bo weźmiemy sobie PSA, weźmiemy sobie skalę T, weźmiemy sobie skalę Gleasona, do tego nałożymy sygnaturę genetyczną tych nowotworów, no i co się okaże? I okaże się, że sygnatura genetyczna kompletnie nie koreluje ani z PSA, ani z T, ani z Gleasonem. Czyli tak naprawdę używamy markera do oznaczenia agresywności nowotworu, który kompletnie nie koreluje nam z genetyką i nie koreluje nam na dobrą sprawę z biologią nowotworu. Co więcej, no przecież wiemy o tym, że na samym gruczole krokowym możemy mieć różne nowotwory, czyli możemy mieć nowotwory o jednej sygnaturze, możemy mieć nowotwory o innej sygnaturze, nowotwory, które z natury rzeczy będą miały bardzo łagodny przebieg i nowotwory, które będą miały bardzo agresywny przebieg. I przy pomocy zwykłej biopsji my tak naprawdę kompletnie tego nie jesteśmy w stanie ustalić, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy u tego pacjenta będzie tak, czy inaczej. No efekt tego jest taki, że mocno intuicyjnie, przepraszam bardzo, nadal oferujemy prostatektomię radykalną i bardzo rzadko oferujemy active surveillance u naszych pacjentów. Tymczasem, proszę Państwa, powstała tak zwana baza COSMIC, to jest baza 20 różnego rodzaju genów w obrębie raka gruczołu krokowego, które zmieniają się. W obrębie tych genów dochodzi do największej niestabilności genetycznej. No i na kanwie tego wszystkiego powstała cała masa, o tym doskonale Państwo wiecie, różnego rodzaju testów. Ja króciutko przez nie przejdę. To jest choćby test PHI, który jest testem diagnostycznym, test 4K, który jest testem diagnostycznym, częściowo prognostycznym, tylko proszę Państwa, to są czysto biochemiczne testy. Jak Państwo widzicie, ceny tych testów są całkiem niezłe. Częściowo w Stanach są to testy finansowane przez Medicare. Potem przechodzimy do testów już stricte prognostycznych, ale testów w oparciu o biopsję, pobranie wycinka z gruczołu krokowego, czyli Confirm MDX. Tutaj mamy oczywiście jeszcze PCA3, o którym zapomniałem wspomnieć, czyli ten test, który jest niejako rozwinięciem testów PSA. Dosyć dokładny test opierający się na masażu gruczołu krokowego, potem pobranie moczu do badania. Test pozwala nam zmniejszyć ryzyko kolejnych biopsji. Test ma również wartości przepowiadające, jeżeli chodzi o agresywność raka gruczołu krokowego. No i mamy Oncotype i ProMark, również testy z biopsji, z pobranej w trakcie biopsji tkanki, test Prolaris, test Decipher, to są już wszystko testy prognostyczne, przewidujące, który z nowotworów ma szansę do niekorzystnego przebiegu, który będzie tym tak naprawdę bardzo agresywnym nowotworem, dającym duży odsetek przerzutów. Ciekawym testem jest test Known Error, czyli test, który ma zmeczować, czy tak naprawdę te wycinki, które zostały pobrane, są wycinkami od danego pacjenta. A jak widziałem pokaz tego testu, no to okazało się, że w Stanach Zjednoczonych dosyć duży odsetek jest właśnie błędów. To jest w zasadzie błąd pierwszego rodzaju, o ile ja się nie mylę, czyli że nie mamy zmaczowanej z danym pacjentem tkanki i myślę, że w Polsce też mamy z tym do czynienia. No to wszystko zaskutkowało takimi, a nie innymi schematami. Schemat z ostatniego Campbella pokazujący, kiedy który test należy wykorzystać. I chciałem Państwa uwagę zwrócić tutaj na, bo to już parę lat temu było, na tę część. Czyli te najbardziej zaawansowane testy oparte o krążące komórki nowotworowe. No bo bardzo długo opieraliśmy się o krążące komórki nowotworowe jako wyznacznik swojego rodzaju rozsiewu procesu nowotworowego. Swojego czasu nawet powstało kilka prac takich mówiących, że w zasadzie każdy rak stercza od początku jest nowotworem rozsianym, bo pojawiają się krążące komórki nowotworowe. To jest jeszcze jeden z schematów zaproponowany na
tegorocznym ASCO GU, jak należy te testy wykorzystywać. No i znowu tutaj na samym końcu, jako te najbardziej zaawansowane testy, mamy testy krążących komórek nowotworowych. Powstały koncepcje kojarzenia różnego rodzaju biomarkerów. Jak Państwo widzicie, PCA3 plus fuzja genów plus PSA daje nam 0,8, jeżeli chodzi o wartość diagnostyczną takiego testu, czyli zbliżamy się powoli do tej granicy takiego złotego standardu na poziomie 90%. No, możemy stosować modele czteromarkerowe, cena gdzieś na poziomie 10-15 tysięcy dolarów. Słabo, jak Państwo widzicie, skuteczne area under the curve to jest 72, to jest 60 kilka. No i możemy pójść w krążące komórki nowotworowe. Z tym, że jeżeli chodzi o krążące komórki nowotworowe, problemem jest samo znalezienie takiej komórki, no bo to jest trochę szukanie igły w stogu siana. Są różne systemy separacji tych komórek, ale okazuje się, że liczba krążących komórek nowotworowych koreluje ze skutecznością leczenia onkologicznego, że możemy sprawdzać na przykład, czy dany pacjent odpowie nam na nowoczesne leczenie antyandrogenowe enzalutamidem, choćby sprawdzając, czy mamy ten tak zwany splice variant 7 obecny w krążących komórkach nowotworowych, czy też nie. No, tylko to wszystko jest, proszę Państwa, i bardzo mi się podobał, to był w New Scientist American kiedyś taki slajd, to wszystko to jest na poziomie tym, czyli na poziomie zakładu genetyki stosowanej, czyli siedzi sobie człowiek, próbuje znaleźć pojedynczy biomarker, trwa to całe lata. No i w tym momencie przyjechała brutalna siła, czyli przyjechała genomika i proteonomika i pojawiły się nowe metody, tak jak powiedziałem, sekwencjonowania DNA, nowe metody sekwencjonowania RNA. To wszystko zaczęło się od microarray, które były bardzo fajne, ale mieliśmy całą masę danych. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, swojego czasu były pokazywane właśnie te płytki z microarrayów, pokazujące, jak wygląda sygnatura genetyczna raka. Tylko co z tego? Jak interpretacja tego znowu jest bardzo trudna, microarray jest bardzo drogi, no i bardzo trudna jest uzyskanie powtarzalności tych testów. I pojawiła się koncepcja, żeby może pójść w stronę markerów epigenetycznych i w stronę krążącego DNA. No bo mamy, tylko dawniej nie umieliśmy tego znaleźć, no bo znowu bardzo mało jest tego krążącego DNA, trzeba je niejako zmultiplikować po to, żeby można je było oznaczać. No i tutaj znowu zadziały się kolejne rzeczy, czyli powstały nowe rodzaje sekwensorów, które pozwalają, tak jak powiedziałem, sekwencjonować DNA szybko, skutecznie, dokładnie i co najważniejsze, tanio. Pojawiły się te metody opisywania genomu przy pomocy diagramu CIRCOS i to jest wręcz open source'owa aplikacja, która pozwala każde dowolne testy przypisać właśnie do tych diagramów CIRCOS. I co my mamy dzięki temu? Ano możemy zobaczyć, gdzie nam jakiś gen wyleciał, gdzie nam się jakiś gen pojawił, gdzie jest więcej materiału genetycznego, gdzie jest mniej. Możemy wręcz zdjąć sobie część informacji, część tego szumu całego i zobaczyć na przykład, że pojawiła nam się pojedyncza kropka onkogenu, czyli pojawił nam się nowotwór. No więc zaczynamy mieć test, który jest całkiem ciekawy, prosty do interpretacji. Jeżeli popatrzymy się na to, że większość nowotworów, tak jak Państwu pokazywałem przy raku pęcherza, większość tych nowotworów o dużym potencjale agresywności ma zwiększoną liczbę kopii. To jest rzadko delecja. W większości przypadków to jest zwiększona liczba materiału genetycznego, zarówno nabytego, jak i materiału genetycznego, który pojawił się w trakcie przemiany nowotworowej. No to się okaże, że my możemy w oparciu o tę tak zwaną copy number imbalance, czyli zaburzoną równowagę numeru liczby kopii materiału genetycznego, sprawdzać, czy mamy nowotwór, czy nie. A popatrzmy się na raka prostaty. W raku prostaty kilka genów, ERK, PTEN, P53, GeneX i proszę zobaczyć, BPH,
do nowotworu przerzutowego. Mamy zwiększoną liczbę tych mutacji somatycznych, mamy zwiększoną liczbę zmian genetycznych. No i w ten sposób narodził się Chronix. Chronix, który idea powstała lat temu 20, dokładnie 4 października będzie 20-lecie pierwszego patentu Chronixa. I ten test to jest integracja naszej wiedzy z dziedziny genomiki, naszej wiedzy z dziedziny biologii nowotworów i nałożenie na to nowoczesnej technologii sekwencjonowania nowej generacji. I dzięki temu jesteśmy w stanie zróżnicować pacjentów z rakiem stercza i pacjentów bez tego nowotworu w sposób dosyć dokładny, czuły i swoisty. Stosunkowo mała liczba póki co prac. Pojedyncze doniesienia z ASCO-GU to są, tak jak Państwu powiedziałem, ostatnie 2-3 lata, gdzie idea spotkała wreszcie technologię. Ale co się okazało, że mamy pole pod krzywą na poziomie 92% i to zarówno w odniesieniu do raka gruczołu krokowego, jak i w odniesieniu do raka piersi. Czyli mamy nagle test, który jest czuły i swoisty w wykrywaniu nowotworów, akurat tych dwóch, o których mówiłem, również w wykrywaniu nowotworu przewodu pokarmowego. Ale możemy iść dalej. Możemy, mając już gotową sygnaturę genetyczną danego nowotworu, wykorzystując te techniki Circus Plate, meczować je, czyli patrzeć się. To mieliśmy przed leczeniem, to mamy po leczeniu. Nakładamy i patrzymy się, czy mamy to samo, czy zniknęły nam te gorące punkty, czyli czy wyleczyliśmy nowotwór, czy też może pojawił się nowy nowotwór, czy też nie wyleczyliśmy nowotworu. No stąd też zastosowania na chwilę obecną tego testu Chronix to jest A, zastosowanie diagnostyczne, a niech Państwa nie przerażają te niskie liczby. Ponieważ ja tylko chciałem przypomnieć, że większość diagramów w urologii, a począwszy od urologii czynnościowej, standardowy diagram Scheffera powstał w oparciu o 80 mężczyzn i inne diagramy też są, i inne kalkulatory też są w oparciu o niskie liczby pacjentów. Jeżeli dokładność jest duża, to w zupełności wystarcza. 4K powstało w oparciu, pierwszy algorytm 4K powstał w oparciu o badania stu kilkudziesięciu pacjentów. Także to w tych naszych badaniach genetycznych w zupełności wystarcza. To, tak jak powiedziałem, daje nam bardzo ładne pola pod krzywą, czyli test jest czuły i swoisty. No i to nam pozwala właśnie to, o czym Państwu powiedziałem. To jest ta tak zwana technologia Delta Dot w Circus Plate, czyli zobaczyć przed leczeniem, po leczeniu, zrobić różnicę i zobaczyć, czy coś zostało, czy nic nie zostało. I to uważam, że jest badanie proste dla urologa, który mało się zna na genetyce, mało się zna na tych wszystkich zaawansowanych technologiach i zawsze barierą dla nas była interpretacja na przykład microarrayów, bo to była dla mnie zawsze czarna magia, to ta technologia Circus jest dosyć prosta. No i wreszcie ostatni poster, który się pokazał w tym roku na ASCO, kilka różnego rodzaju nowotworów i ocena, czy pacjent odpowiedział na leczenie systemowe, czy nie odpowiedział na leczenie systemowe. Jakie to niesie za sobą implikacje? No niesie za sobą bardzo ważne implikacje. Po pierwsze, czy leczymy dalej w tą stronę, a implikacje istotne dla pacjenta, ale i implikacje istotne z punktu widzenia płatnika, czyli czy dalej mamy finansować to leczenie, czy nie mamy finansować tego leczenia. A to czyni Chronix jednym z kandydatów do testów tak zwanych companion diagnostics, które to testy w Stanach Zjednoczonych w tej chwili są w zasadzie testami wymaganymi do rejestracji każdego nowego leku onkologicznego.
Proszę Państwa, no oczywiście możemy też stwierdzać w oparciu o ten test wznowę procesu nowotworowego, znowu mając BASIC, patrzymy się, czy coś nowego się pojawia. No i oczywiście jest to klasyczny test diagnostyczny, mówiący, czy mamy wykonać biopsję grucza ukrokowego, czy też nie, ten tak zwany test drugiej opinii, albo jak ja czasami to nazywam, drugiej szansy. Czy tak będzie wyglądała przyszłość? Ja głęboko w to wierzę. Dziękuję bardzo Państwu.